Sol, sol, ja drabina pieprzu. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Już w czwartym odcinku drugiego sezonu naszej luźnej rozgrywki z The Sims 3. I już widzimy komunikat. Proszę bardzo, Mia Renoir zdobyła cechę nie niszczy. Teraz będzie powstrzymywać się od niszczenia. Bardzo się cieszę, że na starość, kochana, będziesz się powstrzymywać. No i tak, dostała też nową cechę, to jest bardzo miłe z Twojej strony. Natomiast tak, sytuacja wygląda w naszym domu. Jesteśmy wciąż przed domem naszej Molly, no a w zasadzie to jej córeczki Hani, która dopiero co skończyła niedawno imprezę, w związku z czym nie do końca jest tutaj, wiecie, wyspana, rzeźka, ale trudno, moja droga, proszę, proszę wstać. Proszę wstać, proszę wstać i w ogóle tutaj nie robić fochów żadnych, ponieważ trzeba troszeczkę ogarnąć dom, to znaczy te największe rzeczy to ja już wzięłam i po prostu wyrzuciłam, ponapełniaj miseczkę kotką. No ja później oczywiście sprzątnę jeszcze te wszystkie graty po imprezie, no by był fail, nie? Przychodzą rodzice, no co tu się działo? Na Włochate lamy, Molly Grabowski, fluktuacja w kontinuum czasoprzestrzeni mogła wpłynąć na Twoich potomków, wybierz się w przyszłość. No i właśnie, kochani moi, nasza Hania też bardzo, bardzo chciałaby tutaj projektować nanita, nauczyć się umiejętności budowa botów, więc pomyślałam sobie, że z Hanią jednak będziemy wyruszać w przyszłość. Nasza Hania ma już almanach czasu, także no myślę, że to nie będzie żaden problem, żeby się potem przedostać do którejś z tych naszych pięknych okolic. Może zaczniemy tym razem od wywołania utopii, bo tam jest tak pięknie, różowo i kolorowo, byśmy też tak naszą Hanię ładnie przebrali. Taka byłaby ładna miniaturka, no nie? No, tak mi się zachciało, co nie? Więc myślę, że to byśmy mogli spokojnie zrobić. Natomiast jest to na pewno dzisiaj ostatni odcinek z tej akurat parceli. Będziemy się przenosić do naszego Antoniego, czyli do Holly. W kolejnym odcinku. A dlaczego ty skaczesz? A dlaczego ty nie idziesz? Dlaczego ty się nie myjesz na przykład, dziewczyno? O, zepsuł nam się tutaj? O kurczątko, a tutaj nie mamy z kolei wanny, to znaczy wanny, prysznica, bo bardziej by mi się prysznic przydał. To chodź na piętro, aniołku. Użyjesz sobie, weźmiesz prysznic, no i będziemy zmykać do szkoły. Nie będziesz, mam nadzieję, że tam jakąś kanapkę sobie będziesz mogła kupić, bo pewnie zanim tutaj dojdziesz, to za chwileczkę będzie właśnie autobus. O, to przemieszczanie się z Simów to jest jakaś masakra, dlatego nie do końca lubię grać w takich dużych domach, ale już taki wybrałam, nie? Bo przecież tamten byłby za mały, tamten nigdy nie trafisz, nigdy mnie nie zadowolisz, albo za mały, albo za duży. Nie, no jest w sam raz, tylko no akurat mamy tam zepsuty ten prysznic, to nic, to nic, my się tym wszystkim zajmiemy, więc jak wyjdziesz, to możesz jeszcze ewentualnie wezwać tego technika naprawczego. Kotki mają co jeść, ja się też teraz zajmę maluszkami. A co, to się też zepsuło? Nie. Co się dzieje? Ty duszka widziałaś? Mia? Dobra, wy sobie możecie... Jedz, kochana, jedz, aniołku, jesteś głodna. Wy potrzebujecie specjalne zaproszenie, macie wolną wolę włączoną, więc nie wiem, o co kamam. Skończyłaś już się myć? No nie, więc na pewno no, załatwisz się i pójdziesz do szkoły. No trudno, będziemy o głodzie. Trudno, chciało się imprezować, to się ma. Będę czekała też na to, jakie będą tam komunikaty ze szkoły płynące, czy coś fajnego się będzie działo, czy nie. Ja będę na pewno się z Wami łączyła już, jak nasza Haneczka wróci ze szkoły, tylko najpierw musi się tam dostać, nie? Do technika też nie zadzwoniłaś, nie? No bo po co? Oj, Hanka, Hanka. A możemy to jakoś wymienić, czy coś? Ta, to nie The Sims 4, kobieta, obudź się. Tak mi się mylą te gry. Ja jeszcze zaczęłam ostatnio pogrywać w The Sims 2, tam to jest hardcore. Ale o tym to Wam opowiem już w kolejnym naszym połączeniu, tak samo jak mam dla Was bardzo ważną informację związaną z The Sims 4, ale The Sims 3 również, więc do zobaczenia za chwilę.
No i wyskoczył nam komunikat. Wkrótce odbędzie się uroczysty bal, to będzie poniedziałek o 18, więc przygotuj swoje markowe ciuchy, by ruszyć na parkiet taneczny. Każdy, kto chce przyjść, musi spróbować znaleźć dla siebie partnera. O ja, no i mamy kłopot, kurczątko, no bo nie mamy nikogo. O ja. Dobrze, no spróbujemy jeszcze dzisiaj zagadać do naszego kolegi. My mamy z nim dosyć... O, bo szukałam go też. To jest on, nie? Paul. No. Znowu muszę sobie przypiąć jego imię na tablicę. No. Jest przyjacielem. No nie ma, może nie jest wielkim przyjacielem. Ma takie relacje jak wiele innych simów. Jak na przykład Linda. No ale no, no zobaczymy, zobaczymy, spróbujemy go może dzisiaj gdzieś tam zaprosić, zobaczymy jak nam to wyjdzie. No i okazało się, słuchajcie, że spokojnie można z pozycji szkoły się nakarmić, więc jakieś tam kanapki jednak im dają. Wiesz co, kochanie, mogłabyś to wszystko posprzątać i to też, bo ja nie mogę tego baru inaczej przesunąć, usunąć ani nic. Chciałabyś, moja droga, obejrzeć film. To by się w sumie dało zrobić, więc może byście się tam umówili do kina z kolegą. Być może by się udało, byłoby bardzo miło. No i oczywiście mamy problem z naszym wiecznie samo włączającym się kominkiem. To jest taki jeden, jedyny kominek. No nie, bo jeszcze słuchajcie, jak tu stał stary dom Molly, to przecież tu był pożar. Myśl, myśl, Maju, myśl. No... Czyli ta parcela chyba jest jakaś taka, wiecie, nie wiem, ogniolubna. Tak coś mi się wydaje. Dobra, pozbiera jeszcze te orzeszki, czy te chrupki, czy co to tam było. No i odstawimy chyba... Już włączyłaś? Na pilot masz? Fajny masz ten kominek, powiem ci. Aha, i teraz 1500 lat później. Dobra, udało się, słuchajcie. No, tu będzie nasz barek, a my w międzyczasie bierzemy za telefon. No i spróbujemy tego naszego kolegę z klasy wyhaczyć. Może się uda. Kto wie, trzymajcie kciuki, słuchajcie, bo już jedno podejście było, ale on, wiecie, nie? Miał jakiś problem. Nagle w ostatniej chwili sobie przypomniał, że o czymś zapomniał i coś mu wypadło, a nie był to dysk w kręgosłupie niestety. No tak, tam właśnie się chcemy wybrać. No to jedziemy. Zostawiam ją tak w takim ubranku, w jakim ma, bo przecież nie będziemy się stroić ekstra. Najpierw zobaczymy, co nam odpowie, nie? Zdaje mi się, że dorośli wracają. Wcześniej. Hania ma tylko jedną godzinę na wysprzątanie domu. Spoko, loko, ja się już tym wszystkim zajęłam. A tutaj się okazało, że Paul też mówi spoko, zaraz się tam możemy spotkać, więc jak przyjadą starzy i będą mieli jakiś problem z domem, o chyba już są, nie, to technik, do wanny przyjechał, no to trudno, bo nas nie będzie. A w ogóle Hania jeździ tym starym rzęchem i myślałam, że jak już skończy liceum, to może, jak będzie miała dobre oceny, a tak właśnie a propos ocen, no ma piątkę, no. Więc jak będzie miała z paskiem, to jej jakąś fajną brykę na urodziny kupimy, nie? Co tam, nie będziemy tacy. Park. Parkour. Jedziemy normalnie. Jesteśmy. I czy nasz Paul się teraz zjawi? Oto jest pytanie. Oto jest pytanie. Czemu w krzaki wlazłaś, Hanka? Wyłaź stamtąd. No. Mary Sky. O, jak się nie wczytał. O, jest. Słuchajcie, wygenerowała się tu moja... ale numer. To jest mój sim, moja simka. Ciekawe, czy zgadniecie, z jakiej serii instagramowej. No, z serii instagramowej, słuchajcie, która ma właśnie takie alter ego w trójce i z którą chciałam nagrać taki odcinek niespodzianka, ale nic mi z tego nie wyszło, bo się wtedy właśnie bardzo pochorowałam.
I ona tutaj, nie wprowadzając się, sama się wprowadziła, taki NPC-ak się z niej zrobił. No zobaczcie, ale numer. Ty to kto? Ty to nie ten, o kogo nam chodzi, a ty też nie. No i gdzie jest ten twój pol? O ja, ale ten tu robi piękne piruety. Pokaż. Och, ta moja kamera, patrzcie. Jaki uzdolniony. No i gdzie on jest? To nie ty, nie? Nie postarzałeś się tak jak jeden z naszych narzeczonych, przyszłych, niedoszłych. No nie, no patrzcie. No nie ma go. Hanka, ja ci niezbyt dobrze wróżę. Już drugi raz cię tak zostawił. Albo ja mam, kurczę, jakąś ślepotę jasną. O, proszę, Babette przyszła do parku. Babette teraz już tak nie za bardzo ma się czym zajmować. Nie rano tam ogarnie trochę chałupę i co, i idzie i z dziadkami się zadaje. No bo też co ma robić kobieta. W ogóle to Babette, może byśmy tam przygruchali jakiegoś dziadka, ale musi być wolnego stanu, bo co tam się na któregoś chciała rzucić, to się okazywało, że ożonaty. Lepiej tutaj ze starszymi paniami, wiecie, uważać, bo chodzą z takimi laskami. Jak tak nam rypnie taką laską, to nie będzie wcale tak miło. No nie przyszedł, no ja nie mogę. No co za człowiek z tego Sima? Jak on mógł to zrobić naszej Hani? Drugi raz z rzędu. No nic, no, spróbujemy jeszcze raz do niego zadzwonić. Ale już mi się on nie podoba, że on robi takie cyrki. No zaproś go tu. A tymczasem się zrobiło późno. Jak zanim on tu dojedzie, to już wszystkie filmy niestety będą pokończone. I co, Haniu? Pewnie przyjdę za chwilę. Może oni go gdzieś tam trzymają pod zamknięciem, Hanka. Może ja powinnam zajrzeć tam na ich parcelę. Może tylko ta siostra jest taka, wiesz, puszczana luzem, a on tam, kurczę, jakieś straszne rzeczy przeżywa. Ja chyba za dużo się kryminalnych zagadek naoglądałam, bo ja mam takie fazy, że jak zaczynam już słuchać od Stanowa po wszystkie inne kanały kryminalne, a ostatnio jeszcze mnie wzięło na Justynę Mazur, Piąte nie zabijaj, to ja mam teraz bardzo dziwne myśli i mój mąż jest troszeczkę zaniepokojony, jakich treści ja słucham. No i widzicie, no, nie, no poczekam jeszcze chwilę, jak się nie zjawi, no to trudno, no to już co zrobimy? Jest mi trochę przykro, że on tak sobie z nami pogrywa. Mógł powiedzieć, wymyślić coś, nie, że nie wiem. Musi ziemniaki nasadzić albo tam coś. No i tak właśnie z tymi simami jest. Już ci się wydaje, że już jesteś w ogródku, już witasz się z gąską, ale nie. No dobrze. To moja droga, sorry. Wybierz się sama na film. Idź na Miłość i Trufle. Pozwalam ci, kochana. Nie przyszedł, nie podszedł, nawet jeżeli gdzieś się tu kręci, ukrywa w innych krzakach, no to już trudno. Idź sobie, kochana, na ten film, jak chciałaś. Nie będziemy sobie marnować kolejnego wspaniałego popołudnia, tylko dlatego, że nie. A ja w międzyczasie wam powiem, kochani, o mojej przygodzie z powrotem z The Sims 2. Bo co prawda jeszcze nie mogę niczego nagrywać i jeżeli cokolwiek będę kiedykolwiek nagrywać, to na pewno grubo po nowym roku. Bo The Sims 2 u mnie się zachowuje tak, jakby to była nie wiadomo jak cudownie wymagająca gra, a to jest The Sims 2. No i ten Windows 10 mój coś nie bardzo, wiecie, on nie bardzo, więc wymyśliłam sobie, że po prostu na PC-cie będę to robiła, na PC-cie, na którym mam Windows 7. Ha, powrót do przyszłości. No i tak sobie pomyślałam, że skoro już, o, a to, nie, nie, że skoro już tak ma być, no to wtedy jakąś tam serię bym mogła zrobić. No i zaczęłam grzebać w moich dyskach zewnętrznych. Znalazłam taki dysk z starymi modami. Ja nie wiem, czy to wszystko jeszcze działa, no ale powinno działać. No ale też jest
dysk ze z moimi starymi save'ami i między innymi z Miłowem. I tak sobie pomyślałam, że to byłoby super taką serię wprowadzić, ale to tak jak mówię, już jak będę ja się lepiej czuła, mój oddech, moje płucka i moje gardziołko, jak się już nie będę tak męczyć, już jest coraz lepiej, ale jeszcze są, bywają takie dni, że jest ciężko. No i co jeszcze? No i właśnie zaczęłam sobie pogrywać taką wspaniałą, słuchajcie, okolicą, otoczeniem od jednej z youtuberek Xao. I to była to, jejku, taki powrót do przyszłości, że normalnie, słuchajcie, ja już nic nie pamiętałam. Ja tam lamiłam totalnie, ale Xao zrobiła takie otoczenie Złoty Las. Ja Wam podlinkuję to. To, co tam się dzieje, to o matko łobozie. No, wyszło mi to co prawda fajnie, bo tam sobie wchodziłam do niektórych rodzin, ale przy jednej rodzinie, gdzie były dwie dziewczyny, już wyszłaś? Tak, spełniło ci się. No to dobrze. To weź, kochanie, sobie usiądź tutaj i odrób lekcję jeszcze na świeżym powietrzu. Gdzie byś mogła? Tu kotek jest co prawda, ale myślę, że ci nie będzie przeszkadzał. No i tam na jednej z parcel były dwie dziewczyny, siostry z taką jakąś mroczną przeszłością, bardzo mroczną, jakiś trup w szafie miał być, czy coś takiego, no słuchajcie, coś dla mnie, nie? Tak na topie akurat, co do moich kryminalnych zainteresowań. No i tak sobie... No, drabiaj. No i tak sobie zaczęłam grać, a tam, panie ludzie, jaki tam był syf w tej chałupie, w ogóle one wszystko na zero, zero pieniędzy, w ogóle zero wszystkiego. One jeszcze chodzą do liceum, tutaj rachunki niepopłacone, tutaj, słuchajcie, jakieś zioło było, no co tam się działo w tej chałupie, no i pograłam tak sobie z półtorej godziny, ale tak solidnie, wiecie, żeby tam trochę poogarniać, posprzątać, bo ja jestem Maja, nie? I wiecie, jestem taka, że każdego najgorszego, nawet łobuza, na ludzi wyprowadzę. Ale nie tym razem. One mnie po prostu pokonały. Ja po prostu, ja nie dość, że ten dzień cały wczorajszy był taki po prostu do kitu, to jeszcze jak usiadłam do tego... Do tej rozgrywki, do tych dziewczyn, to pomimo mojej całej sympatii to do Sims 2 skapitulowałam. No, nie dałam rady, po prostu nie dałam rady. Co tam się dzieje w tej chałupie? Wszyscy są na żółto, zaraz się nimi zajmę. Także taka, widzicie, sytuacja. A my tu mamy kocika. A on jest taki kochany. Mogłabyś się potem nim zająć. Ojeju! Pomów do niego, chyba że nam ucieknie. Daj mu przysmak. Może się z nim zaprzyjaźnimy, ale on sobie chyba pójdzie w międzyczasie. Szkoda, bo on taki ładny jest. Uwielbiam rude kotki. No dobra, to my tutaj kończymy naszą przygodę z odrabieniem lekcji. Dobra, jesteś śpiąca. Twoje koty też już potrzebują naszego wsparcia, więc do zobaczenia, kochani, w kolejnym simowym dniu, bo wtedy jeszcze będzie ważne ogłoszenie, bo do niego oczywiście nie doszła. No idź, idź działa do domu, idź, leć. Nie wiem, o co chodzi, ale przyjechali po nas. Cośmy tu naraz robiali? Tu nikogo w środku nie ma. Czemu jest policja pod naszym domem? Nic mi tu nie wyskoczyło, Hania jest grzeczna, śpi w swoim łóżeczku. A może oni myśleli, że i dzisiaj zrobimy imprezkę, a tu niespodzianka, imprezy nie będzie. Na Jasnej Górze też nikogo nie było, chociaż niektórzy chcieli jej bronić, co nie? No więc trudno, kochani moi. No cóż, czekamy do rana, weekend, te sprawy, plaża, plażing, smażing, wszystko przed nami. Będzie taki numer. Klikam i tak, pościel łóżko. Twój sim jest zbyt głodny, aby to teraz robić. No i właśnie te dwie, nie? Tam z tego Złotego Lasu, no właśnie dokładnie tak. One miały cały czas wywalone na wszystko, bo one mają zły nastrój. To one nie będą się uczyć, nie będą odrabiać lekcji, nie będą sprzątać, nie będą... No i tak właśnie tak w The Sims 2 było. Więc moja droga, zjedz sobie jakieś tam resztki. Proszę Cię bardzo, naleśniki z pomarańczą zjedz, kochana. No i tak troszeczkę tutaj je. Ich tutaj poogarniam.
Krzysiu już wstał. Krzysiu nie jest głodny, trochę jest, ale aż tak bardzo to niekoniecznie. Mógłbyś swojej córeczce pościelić łóżko, bądź taki kochany i uprzejmy, bo ona była głodna, wiesz, ona by o mało co nie zeszła, nie? Nie dałaby rady, po prostu już nie miała sił. Nie miała się, rozumiesz, nie? Nastoletni czas, te sprawy. I weź, kochany, po raz ostatni wyłącz to cholerstwo. Wyłącz rozpalanie automatyczne. O, idź to tam powyłączać. Ja nie wiedziałam, że w ogóle jest taka funkcja. I teraz to wyłącz. No, żeby już mi tutaj to nie paliło się. No słuchajcie, jest hica na dworze. 23 stopnie póki co. A tutaj ognisko cały czas płonie, ognisko w lesie. Okej, nasi rodzice zajmują się swoimi zawodowymi sprawami. Krzysiu jakąś pijącą lamę właśnie wynalazł. Wynajduj dalej. Osiągnął 5. poziom umiejętności wynalazczość. Zapłać rachunki. Bo ja gapa, nie patrzę się. I w ogóle, kochani, nie mam połączenia z internetem, dlatego nie mogę odbierać od was prezentów. A wiem, że ich tam sporo jest. Także, no, po kolejnym odcinku już będę mogła to odblokować, bo jest jakiś tam jest problem z połączeniem z Originem i tak dalej. Moja Haneczko kochana, ty byś chciała iść na festiwal, ale Aniołku, wiesz co, a co byś powiedziała na zorganizowanie jakiejś takiej małej imprezki, myślę, na plaży na przykład? Nie wiem, czy się da, zobaczymy, czy się da, no jak się nie da, no to zaprosimy po prostu kilku przyjaciół, żeby tam przyszli do nas, no zobaczymy, jak to wygląda tutaj. Da się, proszę bardzo. Dobra, jest godzina 10, na godzinę 12. Przyjęcie poza domem. Myślę, że strój kąpielowy byłby jak najbardziej skazany. I nie pojawiają się wszyscy tutaj. Dobra. Antonio, proszę ja ciebie. No. Emusia, proszę ja ciebie. Potem. Patryka za też, bo to jest od Emmy nasz narzeczony. Nasz narzeczony. Czekaj, a współpracowników to ci nie... Aha. Kate. Może tym razem przyjdzie Paul. Ale wiecie, nie? Może ciotkę zaprosimy. Czy raczej tak się będziemy młodych trzymać? To ta Linda jest jeszcze też z naszej klasy. To wszystko, no to nie powiem, nie powalają te nasze znajomości, takie starowinki, babinki i dziaduszki. Ale dobra, okej, no to my tam pójdziemy. Nie wiem, czy mogłabyś jakąś sałatkę? Chciałabyś się zaprzyjaźnić, najlepiej, i też z nią, ojejku, no dobra, i jeszcze z nią. Z wszystkimi. Ty jesteś po prostu bardzo towarzyska i przyjacielska. Przygotujemy jeszcze może jakąś surówkę, sałatkę ze sobą weźmiemy, a resztę pogrillujemy. Impreza zaczęła się w bardzo dziwny sposób, a mianowicie zaprosiłyśmy naszą koleżankę Lidię do tego, żeby z nami lepiła w piasku. Dobra, nie? Kto ty jesteś? Guy. Kto ty jesteś? Antoni, ty masz taki fajny skuter, ale czat. Wiecie, co niepokojące jest, że ten cały Guy, on normalnie nas stalkuje. Zobaczcie, jaki on ma dziwny brzuch. Tik, tik, coś mu się porobiło. Nie żeby coś, bo wiesz, ja mam większy brzuch zdecydowanie od twojego, ale... To jest taki dziwne, nie? O, Krzysiu chyba biegnie. Krzysiu, kochanie, wiesz co, fajnie, że tata przyszedł na naszą imprezę, a w ogóle, co to, patrzcie, jak to fajnie wygląda. Spójrz, weź mnie na rączki. Ciekawe, kto zakopał tu ten obiekt o nazwie Króliczek Pętliczek. Ojeju, Emma. W ogóle impreza w piasku, normalnie jak dla przedszkolaków. Słuchaj, podaj może hot dogi. My mamy surówkę, więc podamy coś do zjedzenia.
Bo przecież po to tu przyszedłeś, tatuś. Nie przyniosłeś parówy, żeby zrobić hot dogi. Dobra, już? Okej, okay, biegnie, zobaczcie, nasza koleżanka Katie. Wiesz co, może weźmiemy i... A też będziesz Katie tam robiła te? Nie! Poprawi jej humor. Hello! Cześć, Katie. Weź może ją ten... O, przybij piątkę. I znowu nie możemy pewnie podziękować chyba za to, że przyszła, nie? Ale zapytaj ją może o dzień. Tata, jak ci tam idzie z tymi... Jakoś ci tam idzie. A powiedz, a mamy my jakiś music? Tak, mamy. To muszę lecieć do domu, słuchajcie. No już mamy. Taki kamień, fajnie to wygląda, nie? Nie odcina się tak od reszty. Molly namalowała coś wspaniałego. Brawo, Molly. Molinka, możesz tu do nas dołączyć, kochana. Ciekawe, kto zakopa. Aha, to już było, okej. I charyzmę jeszcze sobie poprawiłaś. No to pięknie, nasza córciano. Dobra, tutaj to podałaś? No dobra, może być tu. Już tam się nie będziemy czepiać, dobra? W takim razie, kochana... Nie ty. Nie ty. Zawołaj rodzinę, a nie że wszystkich. Ale mam nadzieję, że wszyscy przyjdą. I jeszcze weź tą surówkę też. O. O, to jest Patryk. A ten znowu nie przyszedł, patrzcie, jego naprawdę tam gdzieś, mówię wam, tego pola to nam gdzieś tam chyba schowali. Piwnicy czy gdzieś, no. O, Paul przyniósł kwiaty swojej narzeczonej. Jakie to było miłe. O. Ale para jak ta lala normalnie, nie? Przyszłaś już tutaj, Molly? Jesteś, dobra. Kochanie, a ty mogłabyś to włączyć i mogłabyś zatańczyć sobie. I zaraz poprosimy tutaj naszego kuzynka. Zawołaj do tańca, zawołaj do tańca. Chodź, chodź, już się nabawiłeś, chłopie. To, aha, bo ty byś chciała zjeść, ja ci przeszkodziłam. Ojejku, potem się najesz. Lokalna szkoła chce, by Krzysztof poświęcił się trochę czasu i zasobów na uzupełnienie brakujących zabawek. Zbuduj ręcznie wykonane. Dobra, spróbujemy pomóc szkole. Jak możemy, to czemu nie? No nie? No nie? Dobra, zawołaj do tańca koleżankę. Idziesz tańczyć? Idziesz, a nie przyszedł Paul. No jest mi bardzo przykro, no ale cóż. No ja myślę, że teraz to już jest taka fajna sytuacja, wesoła, taneczna, gdzie mogę wam powiedzieć o tym, co się będzie działo. Sony. Co się będzie działo w grudniowe, bo ten odcinek będziecie oglądać w piątek, w grudniowy, 4 grudnia, natomiast w sobotę zacznie się na moim kanale co tydzień rozdanie. I to będzie wielkie mikołajkowe rozdanie. Także pierwsza tura będzie 5 w sobotę o godzinie 15. Tam jest toaleta, kochana. Jakbyś nie widziała, przynajmniej była. Jest tutaj. No, zauważyłaś, to się cieszę. W kolejną sobotę będzie kolejne rozdanie, w kolejną sobotę będzie kolejne rozdanie i tak będą 4 rozdania. Przed Wigilią będzie ostatnie rozdanie, 4. No i w Wigilię będzie te ogłoszenie wyników ostatniego rozdania. Czyli tak co, w sobotę będzie ogłoszenie, co trzeba zrobić, w niedzielę będzie
ogłoszenie wyników i tak wiecie, za każdym razem następnego dnia już będzie wybrany zwycięzca. Co będzie można zwyciężyć, to Wam już zdradzę w trakcie trwania naszego rozdania. Natomiast no, będzie to związane oczywiście z The Sims 4, z dodatkami, ale również z The Sims 3. Także zapraszam Was serdecznie. Jeżeli będziecie chcieli wziąć udział, no to musicie się zgłosić i oczywiście troszeczkę się przyłożyć, bo to nie jest tak, że po prostu sobie tak rozdam, tylko trzeba będzie się trochę zastanowić nad tym i ktoś tutaj coś podłożył. Więc jak ktoś sobie usiądzie na tej kanapie, to może być mały fail. Możemy to potem wypróbować. Co się dzieje, kochany? Pływacie sobie? Pływacie sobie. No a teraz możesz popływać łódką z... Da się tak, czy się nie da? Aha, gdzie? No tu na przykład. Tak romantiko, żeby było. No jest romantiko. Ojeju, jak pięknie. No, to będzie chyba zwyciężczyni naszej miniaturki. No, nasi staruszkowie, proszę bardzo, jaką mają romantyczną randkę, a tymczasem Hania chyba już kończy powoli imprezę, bo już widziałam, że co po niektórzy wychodzili z ładnymi buźkami uśmiechniętymi, więc pewnie impreza będzie udana. Szkoda, że tych lodów nie można jakoś tak na przykład komuś przynieść. Weź sobie cytrynę. O, Emma już też zmyka. Katie już też zmyka. O, ona też przypłynęła swoją łódką. Proszę bardzo. Jak fajnie. Został nam Paul. Ale wiesz co, ja myślę, kochanie, jak ty się troszeczkę schłodzisz już lodzikiem, jaki nastrojnik fajny, świetne przyjęcie w lokalu. No rzeczywiście w lokalu. To moja droga, mogłabyś sobie tutaj popływać, uprawiaj windsurfing. Ale tu jest pięknie. No zasuwa nasza Haneczka. Co prawda nie mogę jej dogonić kamerą, bo normalnie dziewczyna, zobaczcie jak zasuwa. Super to wygląda. Fajnie tak na zakończenie dnia i udanej imprezy. No i myślę, że fajnie też na zakończenie naszego odcinka. A, tu sobie pływają, a tu widzę, jest już głodna taka, chłopie, weź szybciej, szybciej dawaj tymi wiosłami, bo ja tu zaraz zejdę z głodu. Fajnie było, ale wiesz, dobrze by było, kochanie, jakbyśmy żywcem dopłynęli do brzegu. Dobrze, kochani, widzę, że kotkami znowu oczywiście trzeba się zająć, bo jakby nie było. Chociaż wiesz co, kochani, ja bym bardzo chciała, żebyś ty, moja droga, żebyś ty sobie usiadła jeszcze na tej ławeczce i zobaczyła, co tutaj się zadzieje. To też już można wyłączyć. No i chyba tą surówkę weźmiemy i po prostu posprzątamy po sobie, nie zostawimy tu takiego bałaganu strasznego. No i będę się z Wami, kochani, żegnać, tak jak już wspomniałam. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. W kolejnym odcinku przełączamy się już do rodzinki Holly. Że co? Jesteś niezadowolona? Wiesz co, myślę, że będziesz bardziej niezadowolona, jak usiądziesz sobie na tym czymś. Czy nie możesz? Czy masz problem? A bo ty to zostawiłaś, przyznaj się. Chodź tu. No patrzcie, nie pójdzie, że niby nie może. A tu możesz? A tu możesz? To ciekawe, to bardzo ciekawe. No właśnie, tak myślałam. O proszę, a tu znowu klon Basi. Ach, a może ona jest... Ach, nie wiem już zresztą. Kim ona jest. Nie jest naszą Basią, to jest pewne. Dobra, to kochana, sprzątnij tam tę surówkę, bo ona już chyba jest... Nie. I nie, nie bierz sobie tej surówki, my sobie zjemy coś innego, ale spakuję ci to do plecaka, żebyś posprzątała to, wiesz, u siebie w domu. Czy nie da się? Patrzcie, nie da się. No to zostawiamy to, może ktoś będzie głodny z tych klonów moich i wtedy to zje. Okej, kochani. To cóż, to...
Żegnam się z Wami, życzę Wam jak zawsze udanego weekendu, sól, odrobina pieprzu i pa, pa!